Lana i Tor Świątynia Przeznaczenia. Lana i Tor, dwa owczarki niemieckie, żyły w lesie, który skrywał tajemnice i starożytne opowieści. Jednak ich życie nabrało nowego kierunku, gdy na ich drodze pojawiła się tajemnicza świątynia Przeznaczenia, której istnienie było znane tylko nielicznym. Pewnego dnia, podczas jednej z ich codziennych wędrówek, owczarki natknęły się na starożytną mapę, która prowadziła do ukrytej świątyni. Mapa była pełna skomplikowanych znaków i zagadek, ale Lana i Tor były niezwykle sprytne i zdeterminowane. Wiedziały, że muszą poznać tajemnice świątyni przeznaczenia. Wyruszyły w długą podróż przez dziki las, musząc pokonywać trudne tereny i stawiać czoła niebezpieczeństwom natury. Jednak ich wierność i wzajemna determinacja sprawiły, że nie zniechęcały się na drodze ku nieznanej tajemnicy. Po wielu tygodniach wędrówki dotarły do ukrytej świątyni przeznaczenia. To była monumentalna budowla z tajemniczymi znakami i inskrypcjami, która wydawała się być zaklęta w czasie. W miarę jak odkrywały tajemnice świątyni, zrozumiały, że było to miejsce, w którym ludzie w dawnych czasach składali ofiary i modlili się o spełnienie swojego przeznaczenia. Świątynia była źródłem mądrości i wiedzy, ale także potężnym miejscem, w którym ukrywały się starożytne artefakty. Lana i Thor postanowiły chronić świątynię przeznaczenia przed złem, które mogło próbować wykorzystać jej moc. Ich misja wiodła przez labirynty, pułapki i zagadki ukryte wewnątrz świątyni. Musiały stawić czoła swoim największym lękom i przekroczyć granice swojej wytrzymałości. W końcu, po wielu wyzwaniach, udało im się chronić świątynię przeznaczenia przed złem i zachować jej tajemnice. Wróciły do swojego rodzimego lasu z bogactwem wiedzy i mądrości, jakie zdobyły podczas swojej przygody. To była opowieść o dwóch odważnych psach, które odnalazły tajemnice przeszłości i ochroniły je przed złem. Świątynia przeznaczenia pozostała ukryta przed światem, ale Lana i Tor znalazły w niej prawdziwe skarby w postaci mądrości i odwadze.